Akademickie Radio Campus 97,1 FM. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a ze mną w studiu jest już mój pierwszy gość, Karol Bijoś, Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów. Witam cię serdecznie, Karolu. Dzień dobry, projekt Young Election Observers. Okej. O Rosji porozmawiamy i też ten projekt jest z tym związany. Tak. Możemy o tym potem powiedzieć, bo w tym roku będą miały dwa ważne wydarzenia. Będą miały miejsce dwa ważne wydarzenia dla Federacji Rosyjskiej. To jest po pierwsze wybory do Dumy Państwowej, które we wrześniu, prawda? 18 września. 18 września to jest raz, czyli do Parlamentu Rosyjskiego. No a w grudniu będzie 25. rocznica rozwiązania Związku Radzieckiego, czyli powiedzmy taka pełna rocznica. I z tej okazji chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad kondycją Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, która jest i następczynią, i spadkobierczynią komunistów radzieckich, czyli Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, siły przewodniej wówczas. Ta partia liczy obecnie 150 tysięcy członków, mniej więcej 92 miejsca zajmuje w Dumie. To są takie podstawowe informacje. No ale to nam nie do końca mówi o sile tej partii, bo to, że mamy dużo członków w terenie, to też nie zawsze znaczy, że partia jest super silna. W takim razie jak mocni są komuniści, albo inaczej, jak bardzo są obecni w rosyjskim życiu publicznym, może w ten sposób. Rosyjscy komuniści i Gennadij Zjuganow, czyli lider tej partii, są obecni od zawsze, przez całe tak naprawdę istnienie niepodległej Rosji. To Gennadij Zjuganow był głównym oponentem. Najpierw Borysa Jelcyna, i tu należy przypomnieć wybory z 96 roku. Duże szanse na wygraną miał Banoś jego zresztą wtedy na Kremlu. Tak, i na tym była oparta kampania prezydencka Jelcyna, o której mówi się oczywiście, że była ona sfałszowana, znaczy była ona sztucznie napędzana. I te kampanie właśnie daje się za przykład jako te kampanie, od której zaczęło się całe machinacje wyborcze. Więc KPRF, Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, jest obecna, była obecna i będzie obecna w rosyjskim życiu społecznym, politycznym, również dlatego, że nie przemianowała się na socjaldemokratyczną partię Federacji Rosyjskiej, tylko wciąż zachowuje tę ciągłość. To też daje jej poparcie społeczne, to też daje jej tą jakby prawdziwą twarz. Komuniści obecnie, w zależności od tego, jaki sondaż weźmiemy pod uwagę, mają 9%, 10%. Znajdują się na drugim miejscu, czasem na pierwszym, czasem na trzecim, za LDPR, czyli partią Żyrinowskiego. No tutaj według Lewady dalej ich poparcie i ich zaufanie do nich utrzymuje się na drugim miejscu za jedną Rosją, której będzie przewodził Dmitrij Miedwiediew. Dodajmy, że komuniści zawsze pojawiają się na wszystkich uroczystościach, prawda? Zawsze organizują pochody na flagach. Stalin, Lenin, Marks, Młot. Tutaj ważną datą jest ostatnia rocznica napaści przez Niemcy nazistowskie na Związek Radziecki. Odbyły się uroczystości 22 czerwca w Moskwie. Dla komunistów to jest jakby taki ważny punkt i ważne święto. Oni uważają, że trzeba się teraz bronić. Zjuganow na ostatnim zjeździe partii, bo właśnie ten czas teraz jest bardzo ważny. W ciągu ostatnich 3-4 dni odbyły się zjazdy partii. Partie wystawiają spisy wyborcze przed wyborami 18 września. Te wybory też będą inne, ale to może o tym za chwilę. Więc jeśli patrząc tak na perspektywę tego, jak komuniści idą do wyborów, to są te same twarze. Tutaj nie ma nic nowego. Zjuganow, który otwiera listę. 72 lata. 72 lata. Ten sam Gennadij bezzmiennie. Potem na drugim miejscu listę komunistów. Svetlana Savicka, deputowana do Dumy Państwowej od drugiej kadencji Dumy. No i ona była kosmonautką, poleciała w kosmos. Trzecie miejsce Jurij Afonin, to jest były przewodniczący Lenińskiego Komsomołu. I to może dawać takie otwarcie,
taka młoda krew w partii, która... Komsomol, dodajmy, organizacja młodzieży komunistycznej w Związku Radzieckim. No i obecnie też jakby młodzieżówka partii komunistycznej. Co głoszą w takim razie komuniści w świecie kapitalizmu? No bo Rosja, co o niej nie mówić, no jednak jest to kraj kapitalistyczny. Przynajmniej dla wybranych może, czy korzystają z tego wybrana grupa obywateli, no ale w każdym razie w Rosji jest kapitalizm. Co głoszą właśnie 25 lat po upadku Związku Radzieckiego? Czy dalej optują za gospodarką centralnie planowaną, czy na przykład za upaństwowieniem przemysłu, czy może jakieś tutaj wkradły się jednak takie mniej komunistyczne, może trochę bardziej socjaldemokratyczne hasła? W realiach państwa, w którym tak jak w Rosji, cztery partie mają prawo zasiadania w Dumie Państwowej, przynajmniej w tej Dumie szóstego sazywu, czyli szóstej kadencji, te partie mogą konkurować między sobą, tak naprawdę. To, czy jakakolwiek inna partia wejdzie do Dumy, jest bardzo mało prawdopodobne. Komuniści uderzają w rząd Miedwiediewa. Jako rząd neoliberalny, jako rząd, który sprzedał Rosję Zachodowi. No i 10 kroków do godnego życia. To jest taka idea, którą Zjuganow teraz forsuje. No, ona się głównie opiera na nacjonalizacji. To jest nacjonalizacja przemysłu, powrót do bardzo taki komunistyczny program, totalne jakby odcięcie się od wpływów zewnętrznych państwa i poradzenie sobie samemu, duże dopłaty dla rolników, aż nawet do 10% budżetu, to jest bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście walka z desowietyzacją i z rusofobią. Znaczy Stalin jako wielki przywódca. Tak naprawdę przede wszystkim ekonomiczna suwerenność Rosji i uderzanie w neoliberalny rząd Miedwiediewa. Tutaj głównym takim, nawet Zjuganow określił go mianem kozła, Kudrin i to próba właśnie wprowadzenia Kudrina jako nadziei na dobre reformy, w którą komuniści uderzają. No, ten program jest bardzo komunistyczny i bardzo ciekawe by było, jeśli marzenia Zjuganowa i to, co widzimy na filmach już reklamowych, ponieważ kampania już ruszyła oficjalnie, co by się stało, jeśli naprawdę komuniści dostaliby 50%. A co z polityką zagraniczną? Gdzieś widzą odtworzenie Związku Radzieckiego, czy to jednak już włożono między bajki i... Nie ma tak dużo. W sensie komuniści w tych swoich założeniach teraz skupiają się na walce wewnętrznej. Co do polityki zagranicznej, tutaj jest w miarę konsensus, bym powiedział. Oni się prześcigają, w sensie wszystkie partie polityczne prześcigają się raczej, która jest bardziej antyzachodnia, ostoją każdego przemówienia Zjuganowa, jest nakreślenie wroga partii komunistycznej, wroga Rosji, którą jest NATO. No i tak jak na przykład Władimir Żyrinowski, który mówi o tym, że pełna mobilizacja przeciwko Zachodowi i powrót do granic Związku Radzieckiego, tak Zjuganow jasno mówi o tym, że głównym wrogiem jest NATO i pełna mobilizacja. Czyli tu wojskowa, nie zbiega bardzo od tego, co mówi jedna Rosja. Do rozmowy powrócimy za chwilę również o tym, czy to prawda, że komunistom, mimo tych haseł, które głoszą, no i tego, że nie zerwali tak naprawdę z tym dziedzictwem Związku Radzieckiego, udaje się przyciągać coraz więcej młodych ludzi, również biznesmenów, tak twierdzą niektóre media, więc o tym za chwilkę porozmawiamy, a teraz Beck i Wow. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. A ze mną jest w studiu cały czas Karol Bijoś, Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów. Rozmawiam o Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej. 25 lat po rozwiązaniu Związku Radzieckiego w grudniu przypadnie ta rocznica. Od pewnego czasu, i pisze o tym m.in. Foreign Policy, komuniści mieli przejść pewną transformację. Ona się odbyła na dwóch poziomach. Po pierwsze, udało im się przyciągnąć coraz więcej młodych Rosjan, często biznesmenów, również inteligencji. No i powoli stają się partią już nie tylko starych aparatczyków, właśnie Zjuganowa, który ma lat 70, czy jego kolegów, którzy cały czas wspominają z rozrzewnieniem czasy Związku Radzieckiego, tylko właśnie ludzi, którzy już na przykład Związku Radzieckiego nie pamiętają ze względu na wiek. A druga sprawa to, że mają się stawać coraz bardziej krytyczni wobec Kremla, już tak wychodząc poza te normy
krytyki przyjętej przez Kreml, ustalonej przez Władimira Putina. Skupmy się na początku na tym pierwszym aspekcie. Czy faktycznie udaje im się przyciągać nowych wyborców, młodych ludzi, no, dla których Stalin to jest jakaś tam historia z książki tylko? Albo w ogóle jest to tylko pozytywna historia. Albo w ogóle jest to tylko pozytywna historia, bo to też się zdarza? Czy to, a jeśli tak, to jakie hasła w takim razie, czy te hasła może, rozumiem, do nich docierają, tak, do młodych ludzi, do biznesmenów z drugiej strony, którzy teoretycznie no, nie powinni głosować na komunistów. To nie jest raczej podstawowy elektorat tej partii. No więc może tak, w co uderza kampania wyborcza do tej pory? Ta kampania dopiero ruszyła, więc możemy to ocenić tylko częściowo. Fundusz remontowy i zmiana tych praw, które wprowadziła jedna Rosja. Kogo interesuje fundusz remontowy? Raczej starszych ludzi. Indeksacja emerytur. No też starsi ludzie. To też jest podwyższenie akcyzy, w którą uderzają komuniści, to też jest jednoznacznie, znaczy tak naprawdę jest dla wszystkich, ale to możemy uważać, że jest tym, co może przyciągnąć młodych. Przede wszystkim tutaj 10. punkt Ziuganowa, czyli walka z destalinizacją i budowanie mitu Związku Radzieckiego jako idealnego państwa. Tutaj w dużej mierze przysporzył się Putin, budując mobilizację, budując ten nieskazitelny wizerunek Związku Radzieckiego, którego nie pamiętają, tego złego Związku Radzieckiego nie mogą pamiętać studenci i uczniowie, bo nigdy nie żyli w czasach Związku Radzieckiego, a to, co pamiętają, to są lata 90. Więc na czyli tym, tu te złe lata 90., tak, gdzie jest chaos, a tutaj ktoś im przedstawia cudowną mlekiem i miodem płynącą Ukrainę. Tylko taki lider jak Stalin był w stanie poprowadzić państwo do przodu. To Ziuganow zresztą nawet przywołuje, mówiąc, rząd neoliberalny, rząd Miedwiediewa oddaje nasze kredyty i nasze państwo zachodnim bankom, nawet jeśli tak nie do końca może być, a Stalin nigdy nie pozwoliłby na to, żeby współpracować z nazistowskimi Niemcami w trakcie wojny czy przed wojną. No to tak, jak tu się wyglądała, chyba sprawdzą tak, trochę. Tu się zaczyna mijają. Robić ciekawie. A walka z korupcją, powiedz mi, bo Foreign Policy pisze, że Ziuganow wziął na sztandary walkę z korupcją, że on wymiecie korupcję z Kremla. No i to też ma się podobać młodym ludziom, którzy często, no, żeby nawet iść do lekarza czy coś załatwić, muszą dać po prostu w łapę, mówiąc nieładnie. To się podoba, no bo jakby jest to chwytliwe. Rząd Miedwiediewa jest przy władzy bez przerwy. To on jakby jest tym głównym punktem, w który może uderzać, w którego mogą uderzać komuniści. No i korupcja jest uosobieniem jednej Rosji. To było widać w kampanii z 2011 roku, jak Nawalny określił partię żulików i złodziei. Złodziei A jak z tą krytyką w takim razie? No bo jest na Kremlu tak, taka przyjęta zasada, że mamy te partie, które są taką quasi... znaczy one są niejako... legitymują demokrację w Rosji w ten sposób. Partie, tak, więc mamy te partie władzy o różnych tak, sterowane generalnie z Kremla i one legitymują właśnie demokrację w Rosji. Znaczy mamy partie, różne jest demokracja. Krytyka jest do pewnego poziomu, to co powiedzieliśmy też wcześniej. No nie można sobie na za dużo pozwolić, bo wtedy spadną jakieś konsekwencje na nas. Mówię o partiach poza jedną Rosją, które zasiadają w Dumie. Jak jest z komunistami? Faktycznie to, co, tak jak mówię, pisze Foreign Policy, Ziuganow poczuł trochę wiatru w żagle, bo dołączyli nowi ludzie i zaczyna atakować Putina, czy nie przekroczył jeszcze tej no nieprzekraczalnej teoretycznie linii, cały czas skupia się na Miedwiediewie? Wszystko zależy od tego, na co umówił się Putin z Ziuganowem i na czym, do jakiego stopnia konsensus pomiędzy partiami, który widzieliśmy w trakcie aneksji Krymu, to jak jednoznacznie wszyscy oprócz jednego deputowanego powiedzieli tak, Krym nasz, do jakiego stopnia Ziuganow będzie posłuszny? Obawiam się, że będzie. Czyli nie przewidujesz zerwania się ze smyczem? Nie. Komunistów. Putin jest nienaruszalny. To Miedwiediew będzie uosobieniem jakby złego rządu i to w Miedwiediewa będą mogli uderzać, nie w Putina. Putin pozostaje rządzącym prezydentem, który jest nietykalny i tutaj jest nawet wezwanie Ziuganowa. My mamy takie punkty, więc wzywam prezydenta do dialogu.
To nie jest... uderzanie w niego. To nie jest uderzanie, to jest prośba o dialog, to jest prośba o rozmowę. My razem z prezydentem, to też trochę tak można tłumaczyć. Wybory do Dumy we wrześniu. Czy Ziuganow, przez to, że udało mu się przyciągnąć, czy przyciąga osoby spoza tego jądra, takiego twardego elektoratu, czyli starych komunistów, po prostu działaczy partyjnych, osoby starsze, które pamiętają Związek Radziecki, ma szansę zyskać lepszy wynik dzięki temu poparciu? Czy to jeśli też wszystko zależy od... napisane, bo to też było widać w niektórych regionach Rosji. Jeśli weźmiemy Centralna Komisja Wyborcza, też my się tym zajmujemy w naszym projekcie, publikuje dane statystyczne z wszystkich komisji. Więc jeśli weźmiemy dane statystyczne z danej republiki i zobaczymy wykresy z komisji wyborczych, gdzie partia władzy, jedna Rosja, otrzymuje 2/3 zawsze. Tam jest 0,5% różnicy, a komuniści wszędzie 8, to jest to dla nas jasny dowód na to. Wybory zostały napisane pod linijkę. No, były takie obwody, gdzie po 144% na to przykład był akurat błąd, to dlaczego określono Czurowa czarodziejem. Ale tak, to też jest powodem, dlaczego na szefową komisji, Centralnej Komisji Wyborczej została mianowana Ella Pamfilowa, która obiecuje, że wybory będą będą uczciwe, która pracuje w tym kierunku. Putin, który wzywa do tego, żeby wybory były wreszcie uczciwe. To na ile, jakie metody zostaną powzięte, żeby te wybory w pewnym sensie podciągnąć dla partii rządzącej, zobaczymy. To dopiero będzie można ocenić po kampanii. Ale podsumowując... Ale, myślę, że komuniści mają większe szanse niż mniejsze przy takich... Na razie możemy tak prognozować, że raczej mniej lub bardziej, mniej niż więcej, raczej więcej niż mniej, ale to dopiero zobaczymy. Czyli podsumowując, 25 lat po rozwiązaniu Związku Radzieckiego, komuniści po upadku komunizmu teoretycznie w Rosji cały czas partia komunistyczna Federacji Rosyjskiej trzyma się nieźle. Trzyma się jako potencjalna opozycja, która może bardzo dużo zaszkodzić, jeśli byłoby ku temu przyzwolenie z Kremla. Wyjątkowo, czego z reguły nie robimy w Róży Wiatrów, kiedy jest ten jeden konkretny temat, odejdźmy na chwilkę od Rosji. Do Turcji się przenieśmy, mówiąc tak obrazowo, bo wczoraj w zamach na lotnisku imienia Ataturka w Stambule. Wiemy, kto, czy policzone już wszystkie ofiary, bo te dane spływały wczoraj wieczorem, i czy wiadomo, kto ten zamach przeprowadził, to tak dodatkowy tak, temat. No, do przeprowadzenia zamachu przypisuje się je Państwu Islamskiemu. Z tego co wiem, ponad 30 ofiar śmiertelnych i ponad 120-130. Duże międzynarodowe lotnisko, tak, prawda, tak, w Stambule. Tak, więc... rannych. Tutaj były też zamachy i strzelaniny w Diyarbakir. To znowuż w Kurdystanie. No ale tutaj mówi się o tym, że jest to państwo islamskie. Turcja jest w bardzo trudnej sytuacji. Ma wewnętrzny konflikt i stąd też wydaje mi się należy tłumaczyć nowe inicjatywy, pojednanie z Izraelem i pojednanie z Rosją i przeprosiny, czego nie moglibyśmy się spodziewać po Erdoganie jeszcze rok temu. Słuchacze tego nie widzą, masz koszulkę. I'm Istanbul, to I'm Istanbul, w tak. ramach solidarności z Stambulczykami i wszystkimi tymi, którzy na tym lotnisku mogli wtedy być, wszystkim, którzy zginęli, bo to nie tylko Stambulczycy, tylko również turyści. W każdym razie robi się w Turcji chyba coraz niebezpieczniej, prawda? Bo to już nie tylko zamachy na wojskowych gdzieś tam, na przykład w Kurdystanie, po tym jak Erdoğan na nowo rozpalił wojnę z Partią Pracujących. No i z Państwem Islamskim też, więc no, sięgają coraz dalej tak te zamachy, no bo teraz lotnisko międzynarodowe w Stambule. I tu stawiamy kropkę z Karolem Biosiem ze Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów. Rozmawialiśmy o Federacji Rosyjskiej, o komunistach rosyjskich i o tym krwawym, strasznym zamachu ze Stambułów, który miał miejsce wczoraj. A propos jeszcze wyborów, dodam tylko, że działasz, prawda, w stowarzyszeniu Young Election Observers. Czy i będziecie... Koordynuję projekt będziecie obserwowali Young te Election do Observers. Tak, zapraszamy naszego Facebooka Young Election Observers. Tam będziemy na bieżąco raportować o wyborach w Rosji, o sytuacji
szukając ciekawych No zobaczymy, czy jakaś niespodzianka w takim razie we wrześniu sam będzie. Sam jestem ciekawy. W takim razie, Karol Biłoś, bardzo ci dziękuję. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.